kto pamięta polską prawicę z lat 90., ten wie, że jeśli na chwilę Jarosława Kaczyńskiego by zabrakło, wyjechałby na dłuższy urlop, to już nie miałby do czego wracać. Środowiska konserwatywnej prawicy natychmiast skłóciłyby się ze sobą, stałyby się najpierw luźną konfederacją partykularnych, grupowych i jednostkowych interesów poszczególnych polityków, z których prawie każdy byłby kandydatem do lidera, ideologa ruchu, po czym rozbiłoby się to wszystko na wiele drobnych partyjek. Dlatego Kaczyński od czasu do czasu różnych polityków z PiS-u traktuje, przynajmniej na pozór, nieco po macoszemu, srogo, po to, by przypomnieć im miejsce w szyku. Stąd niegdysiejsze spory z Dornem, stąd kasus Ziobry. Zbigniew Ziobro jest w bardzo specyficznej sytuacji. Z jednej strony jest politykiem niezwykle popularnym, z drugiej jednak owa popularność oznacza także bipolaryzację opinii publicznej i bardzo silne emocje, jakie wywołuje on wśród odbiorców. Bardzo długa droga przed nim, żeby pewne stereotypy rozbić. Zauważmy, o czym najczęściej ostatnio mówi Zbigniew Ziobro. O prawach obywatelskich i ich łamaniu przez obecną władzę. To najdobitniej pokazuje, iż zdaje sobie sprawę ze stereotypów, które nad nim ciążą, i podjęcie takich tematów, z którymi raczej się nie kojarzył, ma po prostu temu służyć. Im gorsza będzie pozycja Platformy Obywatelskiej, im większe perspektywy jakiegoś udziału PiS-u, pośredniego czy bezpośredniego, w jakiejś innej koalicji, tym gorzej dla ministra Ziobry. Tym, mówiąc w skrócie, politycznie będzie wtedy mniej potrzebny, a im słabiej będzie z PiS-em, byłoby dla ministra Ziobry lepiej. Nawet nie w sensie objęcia przez niego natychmiastowego przywództwa w partii, ale stopniowego budowania silnego, samodzielnego zaplecza, które pozwoliłoby mu może w następnej kadencji Sejmu stopniowo przejmować przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości.